polityka. Wizyta solidarności z Ukraińcami byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary. 7 marca Lwów odwiedził kardynał Gerhard Müller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W katedrze łacińskiej prowadził on modlitwę do Bożego Miłosierdzia, prosząc o dar pokoju dla Ukrainy, a także spotkał się tam z parafianami i księżmi z katedry. Chrystus jest jedynym Zbawicielem, a Kościół jest naszą Matką, która prowadzi nas do swego Syna. Chrystus wziął na krzyż wszystkie nasze cierpienia i w Nim pokładamy całą naszą nadzieję. Chrystus nie jest gdzieś daleko, jest naprawdę obecny wśród nas i prowadzi nas do zmartwychwstania. Podczas swojej wizyty we Lwowie kardynał Gerhard Müller wziął udział w uroczystościach pożegnania poległych bohaterów na placu przed lwowskim ratuszem, a także odwiedził pole marsowe, gdzie są mogiły poległych żołnierzy, którzy oddali życie na wojnie przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Podczas swojej wizyty do Lwowa kardynał Gerhard Müller odwiedził 3 ośrodki dla uchodźców: klasztor sióstr benedyktynek w Solonce, parafię świętego Jana Pawła II w Sokolnikach i nowo powstałą parafię Chrystusa Króla Wszechświata na ulicy Chlebnej w Lwowie. Tam widział na własne oczy, jak pracują wolontariusze, zapewniając rodzinom uchodźców, dzieciom i kobietom wszystko, co potrzebne do życia. Kardynał spotkał się z rodzinami uchodźców, które z powodu wojny były zmuszone do opuszczenia swoich rodzinnych miejscowości. Większość z nich straciła domy, dlatego teraz potrzebują wsparcia. Także na zaproszenie metropolity lwowskiego arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego kardynał Gerhard Müller wziął udział w konferencji biskupów Ukrainy oraz sympozjum jubileuszowym z okazji setnej rocznicy założenia Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Lwowie oraz 10. rocznicy założenia Rzymskokatolickiego Towarzystwa Teologicznego w Ukrainie. W środku wojny mogłem spotkać się z biskupami objawionej wiary, mogłem im przedstawić. Niech Jezus całemu narodowi Ukrainy da błogosławieństwo i przede wszystkim pokój. Matko Boża, módl się za nami. Proszę bardzo.